włosy z głowy. Tutaj, żeby to nie niszczyło. Ale tak mieszkanie zachowane jest jak było. On tu sobie siedział na tym kabarecie, po stole, tu miał dla gościa. Kwiaty postawione są, jak papież był. Tak. Tutaj właśnie. Też tutaj był? Był tutaj, klęczał, tu się modlił. Tak. A reporterzy tam były, drzwi zdjęte stamtąd. I filmowali, i fotografowali. Tak. Później jeszcze obraz. To była jego szafa. Jak... I taki był radosny. Tak. Radosny. Mówi, że wystarczy, nie potrzeba mieć więcej. Tak. Łóżkowi. Domicja tu miał tą miednicę. I pod łóżkiem miednica stała. Wody się przenosiły i tak na kolanach się... I te rzeczy zostały tam. Ogrzewanie, to były takie piece. Zmurowane z cegły i okryte blachą. Brat pamięta? Tak. Tak, jeszcze prawie 5 lat byliśmy razem. Ja przyszedłem w 35, on wtedy był w Japonii. W 36 wrócił, już do aresztowania byliśmy tu razem. Pamiętam. 5 września. Wszyscy muszą opuścić, bo front się zbliżał już szybko. I ojciec Maksymian został. Wtedy, gdy wojsko niemieckie weszło, 19 września zabrali tych, którzy tu byli, a inni później wracali z tej ewakuacji, rozsypki, bo się tak porozchodzili na różne strony. I jak on wrócił, on zaczął energicznie, żywo i z takim rozmachem, co jeszcze, co się da robić. Wszystko musiał wiedzieć i miał czas poodwiedzać pracownię i kaplice, i gości, wszystko. Takie był żywy, energiczny i zawsze wesoły. Nie było u niego takiego przygnębienia, czy w ogóle czegoś takiego, że znużony przy pracą, czy czymś. Był radosny i tak miło było z nim, jak się tu przyszło, posadził na... rozmawiał. Tak. No, to chodź.